Okej, kontynuujemy nasz lot w miejscu, w którym go ostatnio zakończyliśmy. Dlatego też planuję manewr, tak aby trafić w strefę wpływu grawitacyjnego Minmusa. Szczęśliwie jesteśmy w dość dobrym miejscu i możemy trafić bezpośrednio w okolice tego zielonkawego księżyca. Tak więc świetnie, będziemy musieli dzięki temu zużyć mniej paliwa. Okej, jestem już w punkcie, gdzie należy rozpocząć wykonywanie manewru, dlatego odpalam nasz silnik i rozpoczynam wykonanie tego manewru. Oczywiście, no już bez przesady tutaj z dokładnością, chodzi o to, aby dotrzeć w strefę wpływu grawitacyjnego Minmusa. Manewr został wykonany w 50% i wszystko na razie przebiega zgodnie z planem. Okej, no i w tym momencie osiągamy orbitę Minmusa. Jeszcze tylko sprawdźmy, na jakiej wysokości przebiega nasza trajektoria. No i przebiega ona na wysokości 386,87 km. No jest to świetny wynik. No i nasza załoga rozpoczyna chyba jak do tej pory najdłuższy lot załogowy znajdujący się w przestrzeni kosmicznej. Nie liczę tutaj oczywiście załogi znajdującej się na stacji Cassiopeia, ale jeśli chodzi o loty załogowe na inne obiekty, no myślę, że to będzie najdłuższa misja jak do tej pory. Okej, dodaję jeszcze jeden manewr dodatkowy w międzyczasie, tak aby po prostu nasza trajektoria przebiegała bezpośrednio nad równikiem Minmusa. No dzięki temu będzie mi łatwiej wylądować w miejscu, które wybraliście. No, łatwiej. Chodzi o to, że po prostu będzie łatwiejsze dokowanie, kiedy nasza kapsuła, ta, która ma wrócić na Kerbin, będzie znajdowała się nad równikiem. Okej, świetnie, zaplanowałem manewr, teraz tylko go wykonać. No nie kosztuje on nas dużo prędkości, bo jest to trochę ponad 20 metrów na sekundę. Dobra, jestem w punkcie wykonania manewru. Wykonuję go na bardzo delikatnym ciągu, tak aby nie przestrzelić. Ten manewr jest bardzo delikatny, dlatego muszę go wykonać bardzo precyzyjnie. Ok, udało się wykonać bardzo dokładnie manewr i teraz pozostaje tylko wlecieć w strefę wpływu grawitacyjnego Minmusa. Ok, i po kilku kolejnych dniach docieramy w strefę wpływu grawitacyjnego Minmusa. Pozostaje teraz tylko wyhamować tak, aby uzyskać niską i stabilną orbitę. Ok. Planuję manewr uzyskania orbity. Planuję go w naszym apoapsis. No i jak widzicie, no mamy tutaj niewiele prędkości do zgubienia. Jest to około 188 metrów na sekundę. Nie jest to dużo. No jednak nasza prędkość względem planety jest dość duża. No jak na Minmusa oczywiście. Ale myślę, że paliwa wystarczy idealnie. Dlatego czas przejść do punktu wykonania manewru. Okej, obracam nasz statek, żeby wykonać manewr. Niestety koła zamachowe nie radziły sobie z tym zadaniem zbyt dobrze, dlatego wykorzystuję system RCS, który jest zamontowany na statku. I odpalam nasz silnik tak, aby po prostu wykonać ten manewr domknięcia orbity. Okej, uzyskaliśmy orbitę. Pozostało ją jeszcze tylko wyrównać, tak aby przebiegała idealnie nad równikiem tego zielonkawego księżyca. Okej, miejsce naszego lądowania znajduje się po drugiej stronie księżyca, dlatego też wprowadzam manewr korekcyjny, tak aby nasza trajektoria przebiegała bezpośrednio nad równikiem. Okej, zrobione. Planuję tutaj manewr zejścia z orbity. Musiałem także poczekać, żeby Minmus wykonał częściowy obrót, ponieważ w przeciwieństwie do Moona cały czas się obraca. Chodzi o to, że miejsce lądowania musi być oświetlone przez promienie słoneczne, ponieważ zapomniałem zamontować jakichkolwiek lamp na swoim lądowniku, przez co jestem ograniczony
i muszę po prostu wykorzystywać promienie słoneczne do nawigacji. I w tym momencie możemy rozpocząć pomału proces zejścia z orbity. Będę niedługo przetransportowywał załogę z naszego członu międzyksiężycowego A do naszego członu lądownika. Ok, przenoszę załogę do kapsuły lądownika i jako pierwsze kerbale na powierzchni Minmusa wyląduje Jabadaya Kerman i Dofred Kerman. Ok, odłączam od naszego głównego członu kapsułę lądownika. No i dodatkowo pozwalam systemowi RCS na czerpanie paliwa z tych zbiorniczków, które się znajdują tutaj właśnie na tym lądowniku. Wcześniej pozbyłem się tej możliwości, żeby po prostu nasza główna rakieta nie czerpała właśnie z tych małych zbiorników naszego paliwa RCS, które będzie potrzebne, żeby później zadokować. No i jeszcze oczywiście obracam już nasz statek w kierunku do wykonania manewru i jeszcze odsuwam się od naszej głównej kapsuły przy pomocy systemu RCS. Ok, docieram do punktu wykonania tego manewru, odpalam nasz silnik i sprowadzam trajektorię do powierzchni księżyca Minmus. Ok, manewr zejścia z orbity został wykonany, ale wstrzymam się z odpaleniem naszego silnika, tak aby znaleźć się nieco bliżej naszego celu lądowania. Ponieważ jeżeli odpaliłbym w tym momencie nasz silnik, zgubiłbym zbyt szybko prędkość i chybiłbym w nasz cel. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze z tym się wstrzymam. Ok, dotarliśmy w okolice naszego miejsca lądowania, dlatego też odpalam na maksimum ciągu silnik, tak aby zgubić jak najwięcej prędkości. No i jednocześnie już tu widzimy na powierzchni porozrzucane we wszystkie strony głazy. Ok, sprawdzam nasz wysokościomierz i wskazuje on już 500 metrów. Cały czas także gubimy prędkość. Jest ona w tym momencie w zakresie około 10 metrów na sekundę. Dlatego myślę, że spokojnie wyhamujemy całą naszą prędkość i uda nam się wylądować bez szwanku. Ok, 300 metrów. Cały czas gubimy prędkość i drgnęła wskazówka prędkościomierza przekraczając minus 10 metrów na sekundę, co oznacza, że hamujemy coraz bardziej. Ok, 150 metrów. Nasza prędkość jest już niewielka i możemy zaraz spodziewać się tego, że dotkniemy powierzchni. Prędkość utrzymuje się w bezpiecznym zakresie poniżej 5 metrów na sekundę. Myślę, że to będzie odpowiednia prędkość do lądowania. Wysokość 100 metrów i opadamy pionowo w dół. Mam nadzieję tylko, że pod nami nie ma żadnego głazu i nie wylądujemy na nim, co mogłoby doprowadzić do przewrócenia się lądownika. Ok, zaraz dotkniemy powierzchni Minmusa i jest! Mamy lądowanie. Lądownik nieco się zachwiał przy lądowaniu, jednak koła zamachowe szybko go stabilizują. W ten oto sposób pierwsza załogowa misja na Minmusa wylądowała cało i zdrowo na powierzchni tego niewielkiego księżyca. Otwieram naszym kerbalonautom drabinę, tak aby mogli po niej zejść i dumnie zatknąć flagę programu Pegas w minmuskim regolicie. Jako pierwszy nasz lądownik opuszcza Jabadaya, jednak no niestety ma on jakieś drobne problemy z drabiną. Chyba ją umieściłem troszeczkę za wysoko. Nie zrobię tego w ten sposób. No, Jabadaya się tu wdrapał na właśnie szczyt kapsuły, no i po prostu z niej zeskoczy. No i jak widzicie, Minmus ma naprawdę małą grawitację. No, nasz śmiałek musi podskakiwać, tak żeby móc się poruszać. No i jednocześnie widzimy,
jak bardzo jest zadowolony ze swojego wyczynu. No w sumie nie ma co mu się dziwić. Jest pierwszym kerbalem, który doleciał tak daleko. No i tutaj Jabba Daya wykonał skok. No i jak widzicie, jest on naprawdę długi. No na planecie Kerbin coś takiego byłoby nie do wykonania. No właśnie ze względu na tą niską grawitację Minmusa możliwe są takie oto akrobacje. Ponadto nasz śmiałek nie musi się bać o urazy podczas lądowania z tak dużej wysokości, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, grawitacja na Minmusie jest mikroskopijna. Okej, kapsułę opuszcza nasz drugi pilot, a więc Dofred Kerman, i dołącza on do Jabba Daya, który właśnie w tym oto momencie przygotowuje się do wbicia flagi w minmuskim regolicie. I Jabba Daya w ten oto sposób wbija flagę programu Pegas, która już na wieki wieków pozostanie na tym zielonym księżycu. Okej, Dofred Kerman powraca do kapsuły lądownika. Natomiast Jabba Daya udaje się w misję, aby sprawdzić, czym te głazy porozrzucane po powierzchni są. Myślę, że to dostarczy nam kilku ciekawostek naukowych oraz da nam powód, aby rozmyślać nad tym, skąd one się wzięły, dlaczego tak one bardzo świecą i dlaczego tak bardzo odróżniają się od powierzchni Minmusa. Okej. Jabba Daya dociera w okolice pierwszego głazu, no i już możemy zauważyć pierwszy szczegół. Głazy te znacząco odróżniają się od powierzchni właśnie Minmusa. No wychodzi na to, że są one wykonane z zupełnie innego materiału niż powierzchnia właśnie tego księżyca. Dlatego też jest dość zastanawiające, jak one się tu wzięły i skąd one się tu wzięły. Dlatego też myślę, że są to szczątki jakiejś asteroidy, która rozbiła się o powierzchnię tego właśnie zielonkawego księżyca. No i wszystkie te odłamki zostały przez samą siłę uderzenia porozrzucane po całej okolicy. Okej, a teraz Jabba Daya udaje się do drugiego głazu, tak aby po prostu sprawdzić, czy jest on wykonany z tego samego materiału. No i niestety nasz Kerbal Ai dość mocno uderzył o powierzchnię Minmusa. No, na razie nie może się on jeszcze podnieść. Ale pomimo wszystko zbiera on się do przysłowiowej kupy. No i pomimo tego nie traci humoru. No i ten drugi głaz również jest prawdopodobnie wykonany z tego samego materiału co pierwszy. No i tutaj stwierdzam, zauważam taką prawidłowość, że te głazy są wykonane z tego samego materiału, co regolit znajdujący się na Moonie. No to jest właśnie bardzo ciekawe, czy te głazy aby na pewno zostały tutaj dostarczone przez asteroidy, czy może ktoś inny lub coś innego je tutaj dostarczyło. No kerbalscy naukowcy z pewnością będą mieli powód do rozmyślań długimi wieczorami. Tymczasem nasz śmiałek powrócił w okolice naszego lądownika, i w tle możemy podziwiać zachód słońca nad minmuskimi górami. Okej, pora wracać do lądownika, tak aby nasz bohater uzupełnił zapas tlenu oraz odpoczął po tej wyprawie i będziemy powracać na planetę Kerbin. Jednak wstrzymamy się tym do wschodu słońca i będziemy musieli zadokować do głównego członu rakiety Pegas, który aktualnie orbituje na orbicie równikowej wokół Minmusa. Okej, jesteśmy już gotowi do startu, dlatego też odpalam nasz silnik i nasza załoga żegna się z powierzchnią księżyca Minmus. No i bez problemu osiągamy orbitę, no i jednocześnie doprowadzam już do przecięcia się orbit naszej głównej rakiety powrotnej oraz naszego lądownika. No, w tym momencie będę planował manewry w taki sposób,
aby doprowadzić do jak najbliższego spotkania z naszą rakietą powrotną. Wprowadzam tutaj jeszcze manewr korekcyjny, który ma na celu zrównanie naszej orbity z orbitą statku powrotnego. No, dokowanie w takiej pozycji byłoby niemożliwe, dlatego też muszę wyrównać nasze orbity, aby móc tego dokonać. No i świetnie, manewr został zaplanowany, teraz trzeba zbliżyć się do punktu jego wykonania. Ok, dotarłem do odpowiedniego miejsca, aby wykonać manewr, dlatego też odpalam nasz silnik i po prostu go wykonuję. W międzyczasie stwierdziłem, i chyba słusznie, że nie warto taszczyć niepotrzebnej masy, dlatego też odrzuciłem te boczne wzbiorniki, w których pomimo tego, że nadal jest paliwo, są one po prostu strasznie ciężkie i będą nas niepotrzebnie spowalniać. Ok, manewr został wykonany i mamy spotkanie w odległości 800 metrów. Jest to świetny wynik. Ok, jestem już w odpowiedniej odległości od naszego członu powrotnego, aby rozpocząć manewr wytracania względem niego prędkości. No i hamuję tutaj w taki sposób, aby zbliżyć naszą trajektorię maksymalnie właśnie do trajektorii członu powrotnego. No i jak widzicie, nasza trajektoria przebiega coraz bliżej i bliżej tego oto członu. No i efektem końcowym jest to, że mamy dokowanie zaplanowane na odległość 100 metrów. No i dzięki planowaniu rendezvous tylko przy pomocy samej mapy znalazłem się w odległości mniejszej niż 70 metrów od naszego członu powrotnego. Dlatego ta metoda dokowania jest bardzo skuteczna, no jednak potencjalnie możemy się w przyszłości przez nieuwagę zderzyć z obiektem, do którego chcemy dokować. Tymczasem jednak dokowanie będzie zakończone, ponieważ jesteśmy już bardzo blisko naszej kapsuły powrotnej i przez to też dokowanie jest już tylko formalnością. No i świetnie, mamy dokowanie i możemy wracać na planetę Kerbin. Ok, po przeniesieniu załogi do głównego członu oraz po przepompowaniu reszty paliwa odrzucam lądownik, pozostanie on na orbicie Minmusa, a my obracamy nasz statek w kierunku prograde'u i dodając po prostu ciągu, niewielkim kosztem uciekam ze strefy wpływu grawitacyjnego Minmusa. No i jesteśmy w tym momencie, jak uciekniemy ze strefy wpływu grawitacyjnego, na wysokiej orbicie wokół planety Kerbin. Okej. Gdy docieram do naszego nowego periapsis, odpalam nasz silnik i obniżam naszą orbitę na wysokość około 30 km nad powierzchnią planety Kerbin, tak aby wykorzystać atmosferę do wyhamowania naszej kapsuły. Ok, jestem już w pobliżu planety Kerbin. Jestem na wysokości około 120-115 km, dlatego też odrzucam nasz zbiornik paliwa i ustawiam naszą kapsułę osłoną termiczną w kierunku atmosfery. Moja prędkość wynosi prawie 3200 metrów i cały czas rośnie, ponieważ nasz statek jest przyspieszany przez grawitację Kerbinu. Ok, wchodzimy w najrzadsze warstwy atmosfery, co nie znaczy, że efekt termiczny i tarcie atmosfery już nie rozgrzewa naszej osłony termicznej. No i rozpoczyna się efekt termiczny. Wygląda on niebezpiecznie nie tylko dlatego, że rozgrzewa nasz statek,
ale chodzi też o to, że weszliśmy w atmosferę z prędkością blisko ponad 3200 metrów na sekundę. No zobaczymy, czy nasza kapsuła cało dotrze do powierzchni. Ups, coś niebezpiecznie blisko eksplodowało i mi się wydaje, że to są części z naszego członu paliwowego. Oj, na przyszłość trzeba będzie odłączać rakiety w inny sposób, tak, aby nie stwarzały zagrożenia przy powrocie do atmosfery. Ale dobra wiadomość jest taka, że nasze apoapsis w dalszym ciągu obniża się i już wkrótce już nie uciekniemy w przestrzeń kosmiczną. Okej, zwolniliśmy na tyle, że apoapsis znajduje się w atmosferze. Dlatego też nasza kapsuła w tym momencie już na 100% nie ucieknie w przestrzeń kosmiczną i możemy kontynuować manewr hamowania, no i wkrótce będziemy lądować. Końca dobiega efekt termiczny i nasza kapsuła opada w kierunku kerbińskiego kontynentu. Okej, zwolniliśmy na tyle, że mogę w bezpieczny sposób otworzyć i wypuścić spadochrony. Dlatego też to niezwłocznie czynię. No i na wysokości 500 metrów spadochrony otwierają się i spowalniają naszą kapsułę. Okej, i nasza kapsuła za chwilę dotknie powierzchni planety Kerbin. Dlatego też to koniec tej misji i zobaczmy, jak czują się nasi bohaterowie i niech właśnie oni w tym momencie wyjdą z kapsuły. No i wszyscy nasi bohaterowie lotu na Minmusa są cali i zdrowi na planecie Kerbin. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na kolejne odcinki serii KSP. Pragnę także przekazać kilka informacji. W grudniu wzrośnie jakość komentarza audio. No i myślę, że kolejne odcinki z serii KSP będą właśnie miały średnio po 20 minut długości. Dodatkowo zapraszam Was na mój fanpage na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.